filmowe studio i niezwykłe przedsięwzięcie. W Bydgoszczy powstaje film, który otwiera serię 13 baśni dla dzieci i młodzieży. Małgorzata Rogaty, witam Państwa. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. To ma być nowy, fajny film, który wciąga, tak jak Władca Pierścienia. Nasza bajka nie jest horrorem, natomiast jest taką prawdziwą bajką, której dziecko różne emocje będzie mogło przeżyć. Makiety, scenografia, całe otoczenie, które jest zrobione ręcznie, jest naprawdę niesamowite. Ten temat już za chwilę. Od czego zaczynamy nasz serwis? Tragedia na przejeździe. Ona do lekarza tu jeździ, do miasta. Tędy jeździła. Po potrąceniu z przeciwka nadjechał drugi pociąg, który najprawdopodobniej najechał na potrąconych. Inwestycje na kolei. Są nowe rozwiązania, także liczymy, że w istniejącym tunelu uda nam się poprowadzić dwie linie. Bardzo ważne jest, żeby projekty były realizowane właśnie wspólnie z samorządami. Nowa lista szkół. Te miejsca są przeznaczone dla tych osób, które z powodów losowych, na przykład takich, że ktoś był chory i nie mógł wziąć udziału w rekrutacji. My nie damy radę z tymi 8 klasami i tak trzeba będzie pracować na takie dwie zmiany. Zaczynamy od tragedii na torach. Matka i jej dwoje dzieci, bliźnięta, zginęli rano na niestrzeżonym przejeździe w Walentowie koło Lubienia Kujawskiego. Według wstępnych informacji kobieta wjechała rowerem z dzieckiem na przejazd kolejowy. Obok na rowerku jechało drugie dziecko, 31-latka oraz bliźniaki w wieku 8 lat. Dziewczynka i chłopiec zginęli na miejscu. Szczegóły wypadku wyjaśniają na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratury. Na ten czas ruch pociągów na trasie Łódź-Gdynia został wstrzymany, co spowodowało kilkugodzinne opóźnienia pociągów. Policjanci ustalili, że maszyniści obu pojazdów byli trzeźwi. Do tragedii doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym rano około 7:30. Na miejscu zginęła 31-letnia kobieta i 8-letnie bliźnięta. Wszyscy poruszali się rowerami. Ona do lekarza tu jeździ, do miasta. Tędy jeździła, czy po zakupy, czy po co, to oni wszyscy tu jeżdżą. Okoliczności wypadku są makabryczne. Na razie nie wiadomo, dlaczego kobieta z dziećmi wjechała wprost pod pociąg. Z informacji, które udało nam się uzyskać, wynika także, że po potrąceniu z przeciwka nadjechał drugi pociąg, który najprawdopodobniej najechał na potrąconych. Okoliczności ma wyjaśnić śledztwo. 7 lat temu w tym miejscu doszło również do tragicznego wypadku. W wyniku zderzenia pociągu i samochodu osobowego na miejscu zginęła kobieta w ciąży. Od lat, mimo wielu akcji i apeli, wciąż dochodzi do tragedii na przejazdach kolejowych. W lipcu w Karczynie koło Inowrocławia samochód wjechał wprost pod pociąg towarowy. Jedna osoba zginęła. 24 godziny wcześniej w Dragaczu kierujący autem 78-latek wjechał na tory kolejowe i zderzył się z szynobusem. Podróżująca z nim 79-latka nie przeżyła zderzenia. Łącznie od początku roku w regionie na przejazdach kolejowych zginęły 3 osoby, a 2 zostały ranne. W całym kraju to już 38 zabitych i 14 rannych. Podczas zderzenia pojazdu samochodowego z pociągiem jesteśmy praktycznie bez szans. Droga hamowania pojazdu, który waży kilkaset ton, jest naprawdę długa, czasami powyżej kilometra. I maszynista wówczas nie ma możliwości zareagowania i uniknięcia tego zdarzenia. Tymczasem zachowania kierowców na przejazdach kolejowych mrożą krew w żyłach. Wiele razy widziałam, jak po prostu kierowca nie zatrzymuje się, wręcz jechałam z córką, to wymijał mnie na przejeździe. Jechał pod prąd. Zbyt wcześnie ruszamy przede wszystkim. Nie otworzą się do końca zapory, a już większość kierowców rusza. Z czego to może wynikać? No nie wiem, z pośpiechu. 19 sierpnia to dzień, który krwawo zapisał się w historii polskiej kolei. W 1980 roku w Otłoczynie koło Torunia czołowo zderzył się pociąg osobowy z towarowym. Akcja ratunkowa trwała 3 dni. Zginęło 67 osób. Z różnych dalszych miejscowości też przyjeżdżali pomagać, ratować, zbierać, co się jeszcze udało szukać. Właśnie najpierw ludzi, może kto kogoś żywego może... W 39. rocznicę katastrofy w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie odbyła się msza święta w intencji ofiar. Pamięć o tym wydarzeniu jest wciąż żywa. Słyszałam te karetki, które jeździły właśnie tutaj w Toruniu na Bielanach i rano dowiedziałam się właśnie o tym nieszczęściu ogromnym.
Przyczyn katastrofy do dziś do końca nie udało się wyjaśnić. Winą za wypadek obarczono maszynistę pociągu towarowego, który jak się okazało pracował nieprzerwanie 25 godzin i znalazł się na niewłaściwym torze. Kinga Wasilewska, TVP 3 Bydgoszcz. A teraz kolejowa inwestycja, na której zyskają mieszkańcy Torunia, ale także podróżni z Olsztyna, Bydgoszczy czy Poznania. Linia kolejowa numer 353 od stacji Toruń Wschód do Toruń Miasto przejdzie modernizację. Zmienią się także same dworce. Powstanie nowy węzeł przesiadkowy. Dziś podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektu Beach City 2. Kierunek zmiany, komfort podróżnych to główny cel. Szczególnie gdyby było więcej świateł, kamer i wtedy na pewno ten dworzec wydałoby się bezpieczniejszy tak w ogóle i przyjemniejszy w odbiorze. Zmodernizowane zostaną dworce Toruń Wschodni i Toruń Miasto. Budynki mają zostać dostosowane do potrzeb osób starszych czy niepełnosprawnych. Perony mają być dłuższe, a windy ułatwić przemieszczanie się. Obie stacje zostaną wyposażone w nowoczesny i czytelny system informacji pasażerskiej. Między dworcami pod placem pokoju toruńskiego powstanie drugi tor. Są nowe rozwiązania, także liczymy, że w istniejącym tunelu uda nam się poprowadzić dwie linie przy zastosowaniu sieci sztywnej elektrycznej. Także ta elektryfikacja, która była w latach 80. teraz zostanie dokończona. Przebudowana zostanie ulica Sowińskiego, rondo na placu pokoju toruńskiego, a przy dworcu Toruń Wschodni powstanie węzeł przesiadkowy. Zmieni się także skrzyżowanie ulicy Żółkiewskiego i Kirii Skłodowskiej. Na moście kolejowym powstanie kładka pieszo-rowerowa, a nowy blask zyska garbaty mostek. Całą modernizację wspólnie przeprowadzą spółki PKP i PKP PLK oraz miasto Toruń. Dzisiaj czas rzeczywiście przywrócić poprzedni poziom infrastruktury i przedsięwzięcie na etapie projektowania zostało zaplanowane w pełnym zakresie. Bardzo ważne jest, żeby projekty były realizowane właśnie wspólnie z samorządami, w tym porozumieniu. Bo nie chodzi o to, żeby wyremontować sam dworzec, ale chodzi o to, żeby stworzyć cały obszar. Dokumentacja projektowa ma powstać do listopada 2021 roku. Rola kolei w Polsce, jestem przekonany, będzie wzrastała, dlatego że przekonanie, że wszystko można na drogi lądowe przełożyć, jest chyba nie do końca słuszne. Bardzo się cieszę, ponieważ zasługujemy. Toruń zasługuje na wspaniałe dworce, mieszkańcy zasługują, turyści, którzy to chcą przyjeżdżać i przyjeżdżają. Bardzo się cieszę, że zarówno ten dworzec, jak i dworzec Toruń Miasto w ślad za dworcem Toruń Główny, gdzie pan prezydent i samorząd miasta Torunia pokazał, co można zrobić z takiej starej osnowy, coś pięknego, nowoczesnego. Oddanie dworców do użytku pasażerów planowane jest na połowę 2022 roku. Toruń, Aleksandra Ciekot. Do końca wakacji pozostały zaledwie 2 tygodnie. Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty przedstawiło listę szkół ponadpodstawowych, w których są jeszcze wolne miejsca. W regionie jest ich blisko 600. Pierwszy dzwonek zabrzmi za 2 tygodnie. Druga połowa sierpnia to czas przygotowań do nowego roku szkolnego. Ten w szkołach średnich będzie wyjątkowy, bo uczniów jest więcej. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy był gotowy otworzyć w tym roku nawet 10 klas. Chętnych jednak było mniej i w roku szkolnym 2019-2020 w ekonomiku będzie ich 8. A to, jak twierdzi dyrekcja, i tak bardzo dużo. My nie damy radę z tymi 8 klasami, i tak trzeba będzie pracować na takie dwie zmiany. Na pewno zajęcia będą do godziny 18, także gdyby było jeszcze więcej klas, to warunki byłyby jeszcze trudniejsze. I choć uczniów w tym roku będzie zdecydowanie więcej, to w regionie nie brakuje miejsc dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty przedstawiło listę szkół gotowych na przyjęcie kolejnych uczniów. Wolnych miejsc jest 569, z czego 86 stanowią licea. Te miejsca są przeznaczone dla tych osób, które z powodów losowych, na przykład takich, że ktoś był chory i nie mógł wziąć udziału w rekrutacji, dla osób, które powracają z zagranicy, dla osób, których rodzice się przeprowadzają, zmieniają pracę, to jest właśnie zagwarantowana ta pula miejsc, żeby oni mogli dokonać rekrutacji. Rekrutacja uzupełniająca to także okazja dla uczniów, którzy zostali
zostali już przyjęci do jednej ze szkół, ale chcieliby dokonać zmiany. Pełna lista placówek, w których są jeszcze wolne miejsca, dostępna jest na stronie Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Ostateczną decyzję podjąć należy do końca sierpnia. Bydgoszcz, Mateusz Dul. To jest główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Trwa kampania wyborcza. PiS prezentuje billboard Koalicja Obywatelska kandydatów do parlamentu. Festiwal optymistów w Żninie. Zmiana na liście kandydatów do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. Tadeusz Zwiewka jest jedynką na bydgoskiej liście do Sejmu, a Krzysztof Brejza będzie starał się o mandat senatora. Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej odkrył dziś przedwyborcze karty, a zaprezentował je w Warszawie Grzegorz Schetyna. Dwóch liderów w okręgu toruńskim Tomasz Lenz, szef struktur, poseł wielu kadencji. A w bydgoskim Tadeusz Zwiewka, był eurodeputowany. Witam, Tadeusz. Poseł Brejza postanowił kandydować do Senatu i to jest powód, dla którego pojawiła się moja osoba na jedynce w Kujawsko-Pomorskim w okręgu bydgoskim, powiedział Polskiej Agencji Prasowej Tadeusz Zwiewka, pytany o powody zmiany na czele listy bydgoskiej. Wśród 24 kandydatów do Sejmu z tego okręgu są m.in. dotychczasowy poseł Paweł Olszewski, Iwona Kozłowska i Ireneusz Nitkiewicz. Do Senatu wystartuje natomiast Andrzej Kobiak. W okręgu toruńsko-włocławskim poza Tomaszem Lencem, który kandydować będzie do Sejmu z pierwszego miejsca, jest jeszcze 25 kandydatów. Na miejscu drugim dotychczasowy poseł Arkadiusz Myrcha, na miejscu trzecim Iwona Hartwich, dalej poseł Tomasz Szymański, Krystian Łuczak i dotychczasowy senator Przemysław Termiński. Kandydatem do Senatu w Toruniu jest Antoni Mężydło, w Grudziądzu popierany przez koalicję Ryszard Bober z PSL-u, we Włocławku Jerzy Wenderlich, kandydat SLD popierany przez koalicję obywatelską. Z kolei liderzy list Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w województwie kujawsko-pomorskim zaprezentowali billboard, z którym będą odwiedzać miasta regionu. Są na nim wypisane zadania, które PiS zrealizował w ostatnich latach. Kandydaci rozpoczynają także zbieranie podpisów pod listami poparcia. Mieliśmy cykl spotkań, festynów rodzinnych, spotkań z mieszkańcami całej Polski. Teraz chcemy odbywać dalsze spotkania, które będą odbywały się na terenie poszczególnych okręgów wyborczych. A także chcemy Państwu zaprezentować nasz billboard. Nasz billboard wraz z szatą graficzną, które będą obowiązywały w tej kampanii. Chcę podkreślić, że na tym billboardzie są różne hasła związane z realizacją poszczególnych programów, które Prawo i Sprawiedliwość w ciągu tych 3 lat zrealizowało. My będziemy również, proszę Państwa, z tym billboardem jeździć po całym województwie i będziemy również w różnych miejscowościach spotykać się z Polakami, rozmawiać i przy okazji zbierać również podpisy. Chcieliśmy apelować i do mieszkańców okręgu bydgoskiego i okręgu toruńsko-włocławskiego, że pomogli nam w zbieraniu podpisów, bo mimo tego, że kończą się wakacje, to chcielibyśmy zebrać je jak najszybciej, w jak największej ilości, żeby jak najszybciej zarejestrować listy i żeby nasi kandydaci, w tym również my, żeby się mogli zacząć oficjalną kampanię wyborczą. Podpisy będziemy zbierać do 26 sierpnia. 10 tysięcy do Sejmu, 5 tysięcy do Senatu, więc mamy co robić. Szanowni Państwo, ale to będzie również czas bardzo intensywnych spotkań, czas rozmów z naszymi mieszkańcami. Czy wiadukt nad ulicą Jana Pawła II w Bydgoszczy na trasie uniwersyteckiej będzie nosił imię Tadeusza Mazowieckiego? To propozycja Pawła Olszewskiego. Poseł Platformy Obywatelskiej skierował swój pomysł do przewodniczącej Rady Miasta. Zwróciłem się do pani przewodniczącej z prośbą, aby wiadukt nad ulicą Jana Pawła II nadać imienia Tadeusza Mazowieckiego. Był to człowiek dialogu, człowiek otwarty, człowiek, który dążył do tego, aby podziały w Polsce były jak najmniejsze. Tak jak powiedział poseł Olszewski, jest to doskonała kontynuacja Ronda 4 czerwca. W związku z tym mam nadzieję, że radni również pozytywnie rozważą propozycje.
Przedstawiciele Partii Zieloni chcą, by bydgoski ratusz był bardziej proekologiczny. Proponują zastąpienie plastikowych opakowań papierowymi lub szklanymi. Przedstawiciele Partii Zieloni apelują do prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, by w ratuszu zrezygnowano z używania plastikowych kubków, sztućców i opakowań jednorazowych na rzecz bardziej ekologicznych, na przykład papierowych. Chcemy zadbać w tym momencie o środowisko. Chcemy dać dobry przykład mieszkańcom, żeby pokazać, że można korzystać z rzeczy, które nie obciążają później środowiska. Składam również interpelację ogólną dotyczącą tego, by Bydgoszcz dołączyła do miast typu Wrocław, Kraków, Warszawa i również w przyszłym roku zajęła się tematem pod tytułem Eko Bydgoszcz. Chodzi m.in. o rozpoczęcie kampanii informacyjnej na temat odpowiedniego segregowania odpadów. Miasto odpowiada, że wszędzie, gdzie to możliwe, proekologiczne rozwiązania, na przykład w postaci szklanych butelek, są już wprowadzane. To ma być niezwykła opowieść i jednocześnie hołd dla malarstwa przełomu XIX i XX wieku. W Bydgoszczy powstaje film animowany Kwiat paproci, który otwiera serię baśni dla dzieci i młodzieży pod tytułem Klechdy domowe. To najnowszy projekt Fundacji Czarny Karzeł. Dziś można było zobaczyć niezwykłą bajkową scenografię. Ogromna scenografia, małe makiety oraz ożywiona przyroda. Twórcy filmu Kwiat paproci, pierwszej z 13 baśni dla dzieci, nie chcą zachwycać widzów tylko przez fabułę. Chcą zaskakiwać darami nowoczesnej techniki. Chcemy ją wypowiedzieć we współczesnym języku filmowym. To nie ma być ramota. To ma być nowy, fajny film, który wciąga, tak jak Władca Pierścienia. Dawna hala fabryczna zamieniła się w nowoczesne studio filmowe. Starania artystów widać już od 11 marca. Twórcy używają techniki, mechatroniczne lalki, animacji i przyroda, która żyje. Miłośnicy sztuki filmowej mieli okazję zobaczyć scenografię z bliska. Współczesne bajki są mocno odarte z różnych rzeczy, o których rodzice się boją, że dzieci nie będą pod nich spały. Nasza bajka nie jest horrorem, natomiast jest taką prawdziwą bajką, której dziecko różne emocje będzie mogło przeżyć. W przygotowanie filmu zaangażowała się także młodzież. Ekipa filmowa liczy 50 osób. Młode pokolenie również dostrzega walory łączenia realnej fabuły z elementami, które da się ożywić. Praca na planie jest bardzo fajna, wygląda bardzo fajnie. Jest bardzo fajna, przyjemna atmosfera. Wszyscy jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Makiety, scenografia, całe otoczenie, które jest zrobione ręcznie, jest naprawdę niesamowite. Sprawia wrażenie prawdziwych drzew, prawdziwego otoczenia. Projekt Fundacji Czarny Karzeł został doceniony. Otrzymał dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Brakuje pieniędzy na realizację całego filmu, dlatego w internecie zbierane są fundusze na dokończenie dzieła. A teraz przenosimy się do Żnina, gdzie za kilkanaście minut rozpocznie się gala Optymista roku 2019. Wśród gości są m.in. Robert Korzeniowski, Czesław Lang, Izabela Trojanowska czy Radosław Liszewski, lider zespołu Weekend. Podczas gali wręczone zostaną statuetki dla optymistów roku. Przygotowania do imprezy obserwuje Agata Chyłka-Wnuk. Agato, czy wiesz już, jak laureatom udaje się przejść przez życie w różowych okularach? Gala Festiwalu Optymizmu rozpocznie się dokładnie o godzinie 19. Podczas dzisiejszego wieczoru zostaną wręczone statuetki dla optymisty roku, super optymisty roku, ale także dla optymistycznych małżeństw. Tutaj na terenie dawnej cukrowni w Żninie aż roi się od gwiazd. Są podróżnicy, aktorzy, dziennikarze, wokaliści, scenarzyści. Wśród nich między innymi jest Aleksander Doba, podróżnik, Izabela Trojanowska, Krzysztof Kasowski. Jest także wiele innych osób. Ma pojawić się m.in. aktor Paweł Delong, sportowiec Robert Korzeniowski. Nie udało porozmawiać się z Aleksandrem Dobą. Wystarczy optymistycznie podchodzić do życia. No i ja wszystkim mówię tak, trzeba w zasadzie cały czas prawie łazić uśmiechniętym. I dowiedziałem się kiedyś, że uczeni sprawdzali, żeby mieć taką ponurą minę czy taką dostojną, trzeba napiąć 77 mięśni twarzy. A żeby mieć spontaniczną, radosną, 25 mięśni mniej. I ja idę na łatwiznę z uśmiechem, radością.
Do kogo trafią statuetki, kto zostanie laureatem, okaże się po godzinie 20. Natomiast ta dzisiejsza gala to dopiero początek. Festiwal Optymizmu to także wtorek, wtedy mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, atrakcje dla dzieci, występy artystyczne, pokazy kabaretowe, ale także mini koncerty, bo tak jak już mówiłam, będzie m.in. Krzysztof Kasa-Kasowski, ale także Radosław Liszewski, lider zespołu Weekend. Będzie się działo, a ta impreza jest otwarta dla wszystkich tych osób, które wcześniej odebrały darmowe wejściówki. Relacjonowała Agata Chyłka-Wnuk, również optymistycznie nastawiona do życia. Teraz sport. Maciej Pieszczyński, dzień dobry. Dzień dobry. Przygotowania do nowego sezonu Plus Ligi rozpoczęli dziś siatkarze bydgoskiego Chemika, którzy w komplecie stawili się w hali Immobile Łuczniczka. Ze składu, którym bydgoszczanie dysponowali w poprzednim sezonie, zostało 3 zawodników. Głównym celem drużyny będzie bezpieczne utrzymanie w lidze. Charakterologicznie na pewno ta drużyna jest super ekipą. Musimy tam trochę poznać. Z nastawieniem na pewno na ciężką pracę, ale to też nie jest... No nie żadna nowość, wszyscy chcą ciężko pracować, tak? W każdym dniu wszyscy będą ciężko pracowali, a my po prostu musimy znaleźć po prostu z trenerem sposób na tą drużynę, sposób na swój styl. Więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. I jeszcze informacje o pogodzie. Magda Żakowska. Witam serdecznie. Chociaż jednych przerażają, to dla innych są inspiracją. Chociażby dla pana Grzegorza, który w ostatnich dniach sfotografował wspaniałe chmury. No i właśnie te chmury będą bohaterami prognozy w najbliższych godzinach. Nadal płynie ciepłe i wilgotne powietrze. Zatem na niebie mamy sporą warstwę obłoków. Z tych obłoków w najbliższych godzinach może też popadać się deszcz. W drugiej części nocy, w części północnej regionu pojawią się rozpogodzenia. Również jutro na północy regionu nie zabraknie od rana przejaśnień. Po południu w całym regionie wyjrze słońce, a temperatura wzrośnie średnio od 23 do 25 stopni. Po parasole sięgniemy znów w środowe przedpołudnie, po czym od czwartku wraca słoneczna i ciepła pogoda. A szczegółowa prognoza już za chwilę. Zapraszam. Przypomnę tematy dnia. Tragedia na przejeździe. Ona do lekarza tu jeździ, do miasta, tędy jeździła. Po potrąceniu sprzeciwka nadjechał drugi pociąg, który najprawdopodobniej najechał na potrąconych. Inwestycje na kolei. Są nowe rozwiązania, także liczymy, że w istniejącym tunelu uda nam się poprowadzić 2 linie. Bardzo ważne jest, żeby projekty były realizowane właśnie wspólnie z samorządami. Nowa lista szkół. Te miejsca są przeznaczone dla tych osób, które z powodów losowych, na przykład takich, że ktoś był chory i nie mógł wziąć udziału w rekrutacji. My nie damy radę z tymi 8 klasami, i tak trzeba będzie pracować na takie 2 zmiany. Kolejne nasze informacje wieczorem o 21:00. Zapraszam. Do zobaczenia.